Stanisław na Akwenie i od razu wam powiem tak. Będzie. Zawsze mi więcej to wyglądało w ten sposób. Halibuty w natarciu. Tak jak Stanisław pojawia się na tunguskiej, tak od razu Tajmin o tym wie. Tylko rzucam wędkę, Tajmin atakuje i rozwalam koło wrotek. <laughs> Tutaj jeżeli chodzi o e, akwen morski, to w zasadzie coraz częściej mam halibuty. Dzisiaj akurat... Stoczyłem bardzo poważną, znaczy poważną, no nie, poważną to nie, no ale walkę stoczyłem. Halibuty są nieopłacalne, jak będziemy mieli najmocniejszy zestaw, znaczy tę betoniarę, to wtedy jeszcze tak, ale one i tak są nieopłacalne. No dobrze, halibuty zostawiamy, mam dla Was przygotowany materiał z walki dzisiaj z halibutem, a to jest materiał nagrywany chyba mniej więcej dobę temu. Chcieliście dłuższe filmy, pokażę Wam taki dłuższy film. Mało będę gadał, kawę sobie zaparzyłem, szklankę postawiłem na napoju też i pokażę Wam technikę łowienia, jaką najczęściej stosuję. Przyglądajcie się, ja będę czasami się odzywał, o ile kot nie wskoczy mi na plecy. <laughs> to jest technika najbardziej uniwersalna, lubiana przeze mnie. Dająca mi szmal punkty. Mam z punktów zrobione chyba w tym momencie 92. Tutaj jeszcze nie ma 92 na tym materiale. Przyglądajcie się, jak na zestaw pilkarowy z trzema przynętami. Jest to najlepsza przynęta i najlepiej ją stosować w ogóle na płytkiej wodzie. Dlaczego? No bo wtedy bag-bag wszystko załatwiamy. Na płuciźnie często gęsto są małe rybki, yy, które dają nam momentalnie punkty szczególnie gdy zbieramy, bo to holujemy dużo tych ryb. bak, bak. bak, bak. Na głębinie można dać ciężko przynęte i też szybko spadnie, ale na głębinie możemy natrafić na coś, co nam przerwie całą zabawę. Tutaj też możemy natrafić na coś, ale nie aż tak często i nie na takie, du nie takie duże. Jeżeli chodzi o te płcizny, na, nawalam się na, na rekinki, jakieś, ale to też nie jakieś poważne, ale generalnie tutaj nie mam styczności na razie z halibutem w tym miejscu. Dzisiaj łowiłem na głębokości kości sporej, to tak, halibuta od razu walnęłem, walka trwała około 50 minut. Pokażę Wam później materiał skrócony, zrobię Wam film. Tutaj na razie zajmijmy się tym. Ta metoda daje dużo punktów i ta metoda daje szmal. Do tego y, zniszczenia są małe, no mechanizm idzie. Mechanizm idzie dlatego, że tutaj co rzut, jednak to pracuje, pamiętajmy o tym, no i trzeba brać to na klatę. Ale tym systemem zarobiłem grubo ponad 20 tysięcy już Yy, odkupienia tej węgi I, i spokojnie teraz, tylko zależy, ile mam czasu, żeby siedzieć na tym yy, i zarabiać. Wpadam generalnie często na dwugodzinki godzinki tutaj na ten system, czyli dwie godziny wpadam, robię swoje, wypadam, i to tak mniej więcej wygląda. Zobaczcie, jak robię tutaj technika ma ogromne znaczenie Przyglądałem się ostatnio na różne rzeczy, pokażę wam też yy, zniszczenia, yy, czy macie się przejmować nimi danych przynęt, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Po pierwsze, nie ma, nie ma sensu yy, wykonywać jakichś gwałtownych nerwowych ruchów, tylko siedzieć spokojnie na stołku i spokojnie obserwować co się dzieje. Czasami nawet nie trzeba ruszać tego i ryba bierze, tylko musi być dobrana przynęta. Bo jeżeli jest przynęta źle dobrana, to możecie majtać tą wędką góra-dół, tak, owak i tak dalej. I tak ryba weźmie, ale rzadko. Trzeba dobrać przynęty, czyli jeżeli zrobicie kilka rzutów, nic się nie dzieje, no to trzeba zmienić tą przynętę. Tutaj zobaczcie, specjalnie też dałem wam w nocy, dlatego że nie ma drobnicy, czyli makreli, ona praktycznie nie istnieje i yy, ta przynęta opada na dno. Stosuję ciut większą przynętę, żeby to dosyć szybko było, bo wiem, że poluję głównie yy, na dnie. Tym bardziej w ogóle w dzień, teraz tutaj w tym miejscu, gdzie jestem, tutaj drobnicy tak nie było, czyli głównie polowałem na dnie, czyli trochę cięższa przynęta, żeby to szybciej opadało. I jeżeli przynęta opadnie na dno, to nie, nie robię od razu gwałtownych ruchów bag, bag, góra, dół, bag, góra, dół, latam i tak dalej. Nie, czekam! Na co? Aż ryba weźmie. Często gęsto ryba, jak przynęta ta spadnie na dno, jest tam napis, że jest ruch na dnie, to trzeba poczekać chwilę. Często gęsto ryba potrafi za chwilę dosłownie wziąć. Jeżeli nie weźmie za chwilę, to pociągnę trochę, czekam, pociągnę trochę, czekam i potrafi znowu uderzyć, ale jak teraz widać, co robię. Jeżeli nie, to doprowadzę do tego, że już zniknęło mi ten napis, że jest ruch na dnie i zrobię kilka ruchów. Jeżeli nie, to potrafię opuścić przynętę i już ryba może wziąć. Oj, i zobaczcie, tak to mniej więcej wygląda. Czyli spokojnie zachowuje się ta przynęta na dnie, a ja siedzę i nie latam, nie kombinuję przynęta już zepsuta 30%. Zobaczcie, nie, nie nową trzeba i tak dalej. Nie, 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 to jest przydęta wam pokażę tutaj też, jak to wygląda. Te gumki się bardzo szybko psują i. To dlatego, że tutaj te małe rybki no, dają szybkie punkty i szmal, i twórcy tu musieli coś wymyśleć, i dobrze w sumie zrobili, tylko że ja bym 15% jednak zmienił psucie tych przynęt, bo jest trochę za dużo, jeżeli o to chodzi, jeżeli miałbym tak uczciwie podejść do sprawy, czyli żeby i twórcy byli zadowoleni, i gracze byli zadowoleni. Tak mi się wydaje, no wiem, że każdy by chciał, żeby się nic nie niszczyło, no wiadomo, to normalna sprawa, ale tak się po prostu nie da, to są gry płatne wtedy wędkarskie. Tutaj ten system daje dużo ryb, dużo punktów. Ja te punkty bez zakupienia książki, czyli nie kupowałem tej książki. 92 mam w tym momencie dzisiaj, jak skończyłem dzisiaj ewentkowanie akurat na Halibucie. To szybko, szybko. I teraz tylko dobicie do setki, też widzę, że w miarę idzie mi, no bo jednak tych dużo ryb łapie i to próje. Mimo, że już setka jest blisko, to pruje, próje i za chwilę będzie. Tylko tyle zależy po prostu, ile czasu kto ma mogę poświęcić, na przykład, żeby usiąść i te punkty zrobić. Zobaczcie, teraz znowu przynęta ta klapła, to trzeba się przyglądać na takie. Ja mówię tu spokojnie. Czasem ten wertykal, czy jak on tam nie wyjdzie od razu. Trzeba poczekać chwilę, dwa ruchy zrobić i może wyjść. Jak nie ma napisu, też ryba może wziąć, ale trzeba. Trzeba generalnie mieć dobrane przynęty. Jeżeli jest niedobrane, do, niedobrane przynęty, to wszystko można robić, je robić, kombinować. I tak ryba rzadko po prostu wejdzie. Widzicie, już jest ryba. Tutaj jeżeli łowimy na, na kołowrotku o szpuli stałej, jest to przewaga do takich mniejszych ryb. Dlaczego? Dlatego, że mam klipa. I już gdy przynęta opada, to ja obserwuję tego klipa, czy ryba wzięła. I podrywam. Czasem. Ryba nie to szczególnie małe ryby. Podrywamy a ryby już nie ma. To normalna sprawa. Też spadające te ryby. Pamiętajcie o tym, że na tym akwenie najczęściej to się zdarza, dlatego że też tutaj bardzo dużo łapiemy ryb. Czyli może być 100 w godzinę, może być 150. Nie wszystkie wymiarowe oczywiście, ale mówię o sztukach. One bardzo dużo tych ryb w ciągu godziny, godzina jak 150. Normalnie, bo czasami jest rzut i ryba. Bak, rzut i ryba to jest kilka sekund jest ryba. 5-6 sekund jest ryba. Bak następna to jest dosłownie tylko rzut, podniesienie, wzięcie ryby lub wyrzucenie i następna. Także tych ryb tutaj jest czasami na te techniki bardzo dużo. Ograniczamy oczywiście. Czasami wielkością przynęt, wielkością haczyka, żeby trochę zmniejszyć, na przykład polujemy na trochę większe i tak dalej. Wszystko tak badamy na razie też jak to wygląda, ale faktycznie jeżeli haki 2.0 na przykład dajemy te najmniejsze, te morskie jakie tutaj są, to tak to wygląda. Tu Wam też pokazałem, że wędki nie mogę podnieść do góry, taki bak jest, nie wiem o co tu chodzi. Najpierw mogłem normalnie wędkę podnosić, teraz tu nachodzi tak jakby na wolniejszych obrotach, nie mogę podnieść jej całej. Raz to y, było, raz nie było, teraz znowu to jest, nie wiem o co chodzi, ale no, na tej mapie są takie jeszcze różne drobne sprawy pojawiające się. Jest to nowa mapa, patrząc na dzisiejsze standardy gier, jak wiecie, gry przygodowe w zasadzie padły na ryj, y, niektóre, w, większość wydawane są w takiej jakości, że to nie nadaje się w ogóle, żeby wydać nawet złotówkę. <laughs> Także tutaj tak nie, nie jest źle, nie, nie jest źle. Gry przygodowe, no to Resident Evil, Evil, Evil 4 ostatni, który wyszedł, to on tak, on jest świetnie zrobiony, yy, tak jak być powinno, a wiele tytułów The Last of Us na PC czy Spider-Man ostatni, czy coś to było, czekaj, nie Spider-Man, coś innego, nie, Gwiezdne Wojny, Gwiezdne Wojny, Gwiezdne Wojny, to to właśnie są często, gęsto, bardzo źle zoptymalizowane gierki, także tutaj tak nie jest, nie jest źle, nie, 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 nie jest źle, to wszystko w miarę chodzi, ale takie różne bagi się pojawiają. Zobaczcie właśnie, ta przynęta, jakim tempie ona opada, trzeba dobrze dobrać przynętę do tego, jak są ryby. Jeżeli ryby są bardzo wysoko też, to nie potrzeba przynęty szybko opadającej. Wtedy dajemy przynętę wolno opadającą, czyli małą. I ta przynęta zanim opadnie czasami 5-10 metrów, to już jest branie. I. I tak bazujemy. Jeżeli widzimy na, na, na sonarze, na radarze, że nie ma ryb na górze, a są na dole, to to wtedy trochę większą, bo łowimy głębiej. W ogóle, ta, te miejsca, na której teraz łowię, to jest 40, ta 42, tak? One jest najlepsze do łapania tych małych rybek. Najczęściej są i, i czarniaki, i makrele, i do tego jeszcze sardynka. Te czarniaki oczywiście przerabiamy. Ja bardzo dużo zbieram tych przynęt na dalszą perspektywę łowienia naszego. Makrele. Znowu takie większe one dają fajnego kopa finansowego i punktów też dają sporo. Trochę to w zasadzie codziennie się łapie tej makreli, to też taki dodatkowa frajda jakaś jest. Także no tutaj te miejsce jest świetne, jest tutaj też niebezpiecznie na początku tej mapy chyba Halibut tutaj był agresywny, wtedy ja byłem na Teneryfie, także ten pierwszy tydzień w ogóle nie grałem. Także tutaj może się pojawić coś. W tym momencie rekiny się pojawiają, rekiny i ten tuńczyk błękitny, ale to też nie za często. Ja mam odlokowane już tą przynętę tę metodę, że mogę łowić na te duże szady i czasami rzucam. Gdzie też rzuciłem, zopałem dorsza 20 kilo. No dorsz wolę dorsza zdecydowanie niż halibuta, bo halibut naprawdę taki, dzisiaj złapałem halibuta, nie będę wam mówił jaka waga, bo... Zrobię wam z tego materiał skrócony, bo to nie ma sensu. Walka no była, znaczy walka była, no on musiał swoje odjechać. Tutaj na zacisk ja nie robię na tym kołowrotku. To nie jest ten kołowrotek, żeby tutaj szaleć na, na zacisk, chociaż ten zacisk pewno wprowadzę w jakimś czasie. Na razie pracuję nad nowym zakupem, ale dzisiaj też yy, chciałem zaryzykować. Wziąłem bilet dłuższy pięciogodzinny i czasami wtedy idę na pierwsze starcie, na przykład na początku coś zaryzykuję. No i dzisiaj właśnie zaryzykowałem i halibuta szepnąłem. No ale to też fajnie, nie? bo taka walka jakaś coś innego niż te małe ryby dla odskoczni, chociaż gotówka mała i hamulec zawsze uszkodzony jakiś będzie. Nie ma co gdybać, to musi być ta beczka, i to te wtedy e, najpotężniejsze beczki to te halibuty będą już trochę inaczej pękać. Jak mamy w jeszcze jak e, pewien gracz taki z zachodu, który świetnie to robi, to, to tak, to wtedy to, te halibuty takie e, nie za duże, to w ogóle tam bach, bach, bach. bach gruba żyłka na zacisk, ale to jeszcze wymaga czasu. Tutaj na razie Stasiek robi swoje, opanowuje swoje, pracuje nad kolejnym sprzętem. Jeżeli nie będzie kombinował z dużymi rybami, to być może za mniej więcej 7 dni, 8 będzie nowy nowa rzecz tutaj, którą planuję kupić. Zobaczymy. W każdym razie dzisiaj na pewno będę łapał małe rybki już o tak jak tutaj, bo duże już mi wystarczy. Jak widzicie, ja Wam pokażę też materiał taki, tu jest nie w ogóle niecięte, e, pokażę Wam materiał też jak ryby jest sporo wysoko, czyli bierze bardzo dużo makrela szybko. To jest w ogóle też bardzo, znaczy najlepsze jest szczerze mówiąc, jeśli makrela jest aktywna, jakieś ławice znajdziecie, to jest najlepiej. Ale dzisiaj specjalnie Wam pokazuję spokojne ruchy na dnie, jak to wygląda i właśnie pilker z trzema przynętami. Jak jest z tymi trzema przynętami? Trzeba dobierać, sprawdzać na co bierze. Złapiecie rybę, zobaczyć na co wzięła, jak się uda. I dać na przykład kolor drugi też podobny sprawdzić i tak mieszać kolorami. Nie stosować też za dużych haków na wstępie, bo po co haki 5360 od razu, jak łapiecie takie ryby? 560 to można założyć, jak chociaż 20 kg polujemy i więcej. Tu. Łapiemy te niewielkie ryby hmm, nawet 10 kg, no to wystarczy w zupełności 3,0. Nie potrzeba wcale większego. Te wiklinki, jak y, one też lubią, tak jak spokojnie łowimy, trochę ich łapię tych wiklinków, ale nie udało mi się trofki, Znajomy złapał trowkę. A trowka chyba około 280 monet. To tak też, prawdę, prawdę mówiąc, ino ino. Myślałem, że wiklinek będzie bardziej płatny, bo to taka ryba niby płatna. No ale jest tak jest. No dobrze, ja teraz ły kawy, chcieliście materiał dłuższy, przyglądajcie się teraz, na przykład ryba, widzicie było branie, a ryby nie ma. Tutaj będzie też na tym materiałie, jak ryba spada, pokażę Wam też strofkę jedną właśnie makrele, bo akurat chwyciła te, w tym momencie jak kręciłem, pokażę Wam też co robię po powrocie z ryb, żeby było wiadomo, i tak dalej, i tak dalej. Dla tych, co chcą się uczyć czegoś. Na tym akwenie, bo ja też się go ciągle uczę. Jest to akwen, który poznajemy. Ja go w nawet nie wiem, czy w półprocentie na razie rozgryzłem, łowiąc na nim non-stop. Non I na pewno to będzie akwen mój numer jeden. Ale ja już szykuję się na akwen drugi yy, powoli, ale to będzie jeszcze pewno około półtora miesiąca, zanim skompletuję to, co mi jest potrzebne. Co? Coś dużego? Nie do końca. Pamiętajcie o tym, że tu jest brosna. Brosna. 80 kg, ona tak muruje, że wydaje się nam, że ciągniemy czarniaka 20 kg. Yy, ona jest strasznie, nawet większego. strasznie taka ryba, która potworny opór stawia, ale turbot też podobnie robi. Turbot taki większy z dna na przykład, jak mamy go oderwać i do góry podnieść. Podobna sprawa, on za cholerę nie, nie, mówi nie, nie oderwę się, żebyś nawet dzidami we mnie rzucał. Są to ryby takie specyficzne. O, teraz widzicie na przykład spadła, nie, nie, nie ma raptem tym ryby. Dobrze widziałem? Chyba spadła. <laughs> także no, to są specyficzne ryby, które tak, one naprawdę ciężko je, ciężko je poderwać. Stawiają opór duży na wodzie, no i tak, tak to jest. Także ta brosna, no, ta brosna to już mi denerwuje, muszę powiedzieć. No ale w kawiarni często gęsto bywa 2,5 kg, dwie sztuki, także tak sobie na niej dorabiam. Ta metoda będzie najczęściej przeze mnie używana, i na pewno do zakupu drugiego sprzętu, który planuję kupić. Eee, I tu, 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 jak kupię ten drugi sprzęt, dopiero będę myślał, może trochę bardziej se poluzuję. Ale generalnie właśnie wyprawa na głębiny to też zależy od waszego farta, od y, dobrania przynęt i tak dalej. Ja generalnie mam takiego farta, że ja zawsze od razu coś mi walnię. <laughs> tak, od razu, tak jak na Tunguskie, ja na Tunguską wpadałem. I jak tylko wpadłem, to mi nawet nieaktywny od razu znajdował mnie. I potrafiłem trzy kołowrotki pod rząd odwali. Teraz do tej węki się dorobiłem dosyć szybko. Pracuję nad drugą rzeczą. Trzy wędki kupiłem. Dobre wędki, bo nie kupowałem tych tanich. Oprócz jednej tej, tej lekkiej, morskiej, no to tak. Ale też nie najtańsza. No bo nie było wyjścia, chodziło o szybki zakup wędki. Yy, tutaj ten, yy, ta kosztowała dychę, yy, średnia, fajna. Yy, taka już bardzo. Jestem zadowolony z tej wędki. Jeżeli nie chcecie wydać 27 tysięcy od razu na taką wędkę, tą najlepszą, średnią, dobry wybór. Dobrze się sprawdza i. Do 700 gram, możecie wyrzucać, także to też jest y, dosyć sporo. Można już manewrować przynętami różnymi, i te sz szady, właśnie m, najmniejsze, czy jak chcecie trochę większe, ale te szady ja mam na razie jednego, i nie zamierzam ryzykować, prawdę mówiąc, następnymi. <grystanie> Spokojnie. No diabeł trzeba się liczyć, tutaj trzeba brać na klatę. Diabeł będzie. O, macie, akurat trafiła, nie, też za chwilę to wam pokazałem. Diabeł się, diabeł się będzie trafiał, nie ma. No, trzeba, trzeba brać na klaty, że diabeł będzie. Ale jak są takie powyżej kilograma, czy nawet 6 sztuk się złapi 600, bo one też często gęsto. Tylko w kawiarni są te makrele tej wielkości mi więcej 75 monet dają. Często gęsto właśnie mówię w ciągu dnia jedno łapiemy I wtedy od razu bach! i dodatkowa gotówka jest. No dobrze, zawsze, gdy wracam z ryb, podstawą, co robię, no od razu biorę się za przerabianie przynęt i odbieranie wiadomości od Justyny. E, ona pisze do mnie, gdzie jestem. Ja piszę, że na rybach, a ona mówi, że kłamie. <laughs> zawsze biorę się za sprawdzenie siaty i przerobienie tych e, czerniaków, czarniaków, które są niewymiarowe, jeżeli mam ich dużo, jeżeli mam mało, to zawsze jakieś wymiarowe, najmniejsze trzepne i zbieram te przynęty. Coraz więcej tych przynęt mam. Zbieram to na daleką przyszłość, to znaczy się, gdy kupię beczkę, ale beczki nie kupię szybko, gdyż uważam, że to dla mnie jest za dużo na ten moment, zbieram na zupełnie coś innego. I szykuję się też na, na drugi, na drugi akwent. Czasem będę ryzykował, tak jak dzisiaj, właśnie jakiegoś halibuta, czy coś takiego, tylko ja wolę ryzykować, złapać, dzisiaj polowałem też może żabnicę, mówię dorwę, opać i dalej, pisze Justyna. żabnicę albo stronika, bo wczoraj jest znajomy... Jeden z czatu stronika złapał właśnie nieduży chyba aż tak mocno, bo 25 kilo, ale to już taki fajna gotówka i, i też tak myślałem, żeby może się pokombinować. Niestety stronik nie padł. Czyli tak, przerabiamy wszystko, co jest możliwe. To przyda się w dalszej perspektywie, aby nie kupywać tego przypadkiem, tylko żeby mieć własne. No bo łapiemy te ryby, no to mamy to za darmo, znaczy za darmo, no zużycie sprzętu trochę. Zawsze w miarę dokładnie sprawdzam, ale jakiś się może tam zapodzie. To normalna sprawa, bo tych czarniaków dużo łapiemy, Na 40 łapiemy dużo, na 30 tak nie, na 30 nie, ale na 40 ten, ten właśnie czarniak pada dosyć często, no ale on musi być, dlatego że tutaj łapiemy jego też na ryby. Te większe dają gotówkę, w kawiarni też bywają często gęsto 4 po 11 kilo. Teraz też trafiłem tak, to jest chyba 350 monet, mniej więcej, także to też taka fajna gotówka. Taka jest Justyna. No, 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 zawsze no, cały czas piszę i widzę. Ja czasem odpiszę, ale to jak mówię, że na rybak ona mówi, że nieprawda i nie możemy się dogadać. Chyba. Chyba wszystkie po przerobieniu tego zawsze to przerabiam. Sprawdzam, co mi się uszkodziło. Te gumki się niszczą, ale teraz zobaczcie, ile mam przynęt napiew. Pokażę Wam, jak tutaj zbieram. Makreli jeszcze nie zbieram. Zbieram te duże kawałki, ten główne robaczki moje z czarniaka i takie najmniejsze kawałki. Często gęsto duża ryba potrafi wziąć na ten mały kawałek ryby. Nie na duże, a potrafi wziąć na mały. Zobaczcie na uszkodzenia. Nie przejmować się do czerwonego i to konkretnie, nie przejmować się. Ale musicie mieć dobrze dobraną przynętę. Teraz tą jedną, tą żółtą, dowywalam już, tak? Po powrocie. Jak płynę na dwie godziny, biorę jedną. Jak płynę na 5 godzin, to biorę dwie. Te co biorą. Nie przejmować się do czerwonego dojeżdża się. One biorą na to normalnie Tylko tyle, że musi być trafiona przynęta Ja widziałem przypadek Gdy lekko weszło na pomarańczowo Nie, nie bierze, nie bierze Zobaczcie, a ja na świeżej przynęci nie mógł złapać tak samo I dalej opartego łowił godzinę następną Jeżeli jest przynęta niedobrana a dlaczego niedobrana? Prosta, prosta sprawa Wzięcie jest na przykład z rekordów Bo ktoś trafił Daną rybę. No i od razu myśli wtedy ten, co w ogóle nie się sam znaleźć, że a tu na pewno dobra. I stoi na tej przynęcie, rzuca na upartego. Nie, często gęsto można w rekordach trafić po prostu na daną przynętę i jest w rekordach. Często gęsto na forum może ktoś pokazać, bo akurat trafił przez pół godziny, jakoś mu na tą przynętę brał. Jak nie bierze na daną przynętę, trzeba zmieniać. Nie, I nie przejmować się do czerwonego, dojeżdżać te gumy. Dopiero tak jak ma właśnie. Mocno czerwony, to wtedy wywalamy i wstawiamy nową. Nic się nie dzieje, ryba normalnie bierze. Oczywiście na zakończenie sprawdzam zawsze kawiarnie, czy coś trafię. Często właśnie gęsto makrele. te są te mniejsze, są te makrele większe, te brosny, te kury są często. Czyli to, co nas interesuje, rdzawiec jakiś półtora kilo, e, łupacze 3 po półtora kilo, te, te gładzice. I to są ryby, I czarniaki właśnie o te większe, uzbierałem tego dnia, te cztery, jak pamiętam. E, e, I to są ryby w, w kręgu naszych zainteresowań, bo jak tu jest na przykład halibut 160 kilo, czy tam 180, no to w zasadzie ciężka sprawa, żeby go dorwać. <laughs> no i zobaczcie, jak to wygląda, to był krótki taki połów. Trochę rybek odkładamy. Jak wiemy, że może coś się zmienić, tutaj trzeba manewrować. Kawiarnia jest waszym pomocnikiem. Jak wiecie już, co w kawiarni często gęsto bywa, to trzymać te ryby, bo wejdziecie na przykład za 2-3 godziny i, i można coś na tym zarobić. Albo na przykład wieczorny, wieczorny połów macie, widzicie, że w kawiarni nie ma, to zostawić pewne ryby, które wiecie, że mogą się trafić w kawiarni, i rano często gęsto możecie coś trafić i, i zarobić. Tak to mniej więcej wygląda. A co kołowrotek, jak się zepsuje? Czy też uszkodziłem kołowrotek? Świeżo naprawiałem Wam, powiem na tym halibucie. Ja w nocy naprawiam. Zostawiam, Idę na wołkow, zostawiam na noc włączoną grę i się naprawia. <grystanie> tak, to też trzeba manewrować. I wtedy można ryzykować, bo tak jakby miał. Teraz stać 5 godzin na przykład, bo Kowrotek uszkodził na rybie i tak dalej. To też. Tutaj trzeba wszystko wyliczyć, nie? Trzeba tak kombinować, żeby. I ta gotówka płynie ładnie. Ja już nie zarabiam tak jak zarabiałem, bo trochę jednak mniej biorą, jak brały na wstępie, ale ja bardzo dużo kupuję przynęt. Nie śpieszę się już jak z tamtym, ale tak liczę, że do środy, może czwartku, tego co będzie za tydzień, może piątku mniej więcej, powinienem mieć zakup ten, co, co planuję. Kupić drugi. I już będę w miarę zadowolony. Później mi zostaną dwie rzeczy jeszcze, które mam w planach i będę już naprawdę bardzo, ale to bardzo zadowolony. Dzisiaj jeszcze wieczorem trochę połowie, także trochę gotówki dorobię. To jest wczoraj, ja już jeszcze więcej już u dzisiaj obstrykałem. Idzie dobrze, idzie dobrze, powoli, powoli, tylko mówię, sporo też przynęt różnego rodzaju kupuję, no bo testuję teraz, nie? Powoli już tak staram się bardziej sprawdzać tutaj. Trzeba mieć tych przynęt trochę, ale kupować te z głową, nie wszystkie, nie wszystkie na raz. Jeszcze raz zobaczcie ten mój zestaw. Tą wymieniłem, przynętę, tą żółtą resztę y, biorę znowu na połów. Nie przejmuję się tym ostatnim, że jest już mocno na pomarańczowo i tym, tym białym. Nie, nie, nie. One są dobrze dobrane i wiem, że na to działa. Ale ile może działać? Hmm, to zależy. To w zasadzie wszystko. Ja idę sprawdzić jeszcze, do, co u Justyny. Pokażę Wam jeszcze te punkty, chociaż mam już więcej jeszcze. Y, powoli próję do setki. Wygląda to dobrze. Z mojej strony to wszystko. I co? Spotkamy już tutaj. Nie wiem. Czas pokaże. Cześć.